Serdecznie, jak to już zwykle bywa, konferencje poprowadzą Kamil Spyra oraz Jakub Kowalski. Jesteśmy z klasy drugiej A. Zanim przejdziemy do pytań, tak świeżo po obejrzeniu spektaklu muszę powiedzieć, że chyba jesteście trochę dziwną klasą. Zgodzilibyście się z tym stwierdzeniem? A teraz przejdźmy do konkretów. Znaczy, no, ja chciałem jedynie tak zauważyć, że w tym spektaklu było bardzo wiele rzeczy, no, bo wszystko, co się da dać do spektaklu, był taniec, śpiew, bieganie, krzyczenie, pełno postaci i właśnie ten dubbing, o który chciałem spytać. Może Sasza... Aha, nie może mówić. Bardzo, bardzo, bardzo wiele postaci było, nie w zasadzie patrząc tak na nas, na ogrom tutaj jest i policjant, i ksiądz, i ludzie podejrzani rasowo, że w zasadzie brakowało mi tylko Bilbo Bogińca z Władcy Pierścieni, bo przy takim natłoku, nie wiem, i czy to było waszym założeniem, żeby zrobić tak bardzo różnorodny spektakl, również pod względem aktorów, strojów, czegoś takiego? Tak, założenie było takie właśnie, żeby pokazać, jak różni ludzie wpływają na tragedię ludzką, która nagle staje się sensacją. Wow. Czyli możemy wnioskować, że wasz tytuł spektaklu Miłość bliźniego to była taka ironia, tak? Pokazanie, że naprawdę tej miłości bliźniego za bardzo nie ma. Ale jak już przy tym jesteśmy, to dość mi jest słuchaj, że nie jest to w pełni wasz autorski scenariusz, tylko czymś się inspirowaliście, bądź też, nie wiem, no nie wiem, powiedzcie coś więcej na temat tego, jak scenariusz był utworzony. Tak, mieliśmy jedno podejście do pisania scenariusza, wyszło trochę źle. Dlatego dzięki naszej kochanej wychowawczyni dostaliśmy tekst pana Leonida Andrzejewa o tytule właśnie Miłość bliźniego. Jak ten tekst był bardzo staroświecki, dlatego mocno go podrasowaliśmy i wyszło coś takiego. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego, bo tutaj była rozmowa cały czas z tym kimś, kto chciał skoczyć, tak? Co się z tym stało? Skoczył, czy jakie są jego dalsze losy? Jak to... Cały czas stoi. No skoro czujesz się paskudnie, to teraz nam się przyznaj, czy sam pchałeś się do tej roli, czy zmusili cię jakoś klasowo, żebyś taką ambitną postać zagrał? Ja chciałbym zwrócić uwagę na jednego kolegę w tej takiej koszuli tutaj, może na środek tutaj. Po prostu powiedz, bo bardzo mnie ujęło twoje emocje w wyrażeniu wszystkich zdań i kwestii. Powiedz, czy to taki był zamiar tej postaci, czy to po prostu obrazuje twój charakter, że tak na co dzień wyrażasz swoje emocje? Dużo prób mieliście. Jak wyglądało przygotowanie do tego wszystkiego? Tak. Prób nie było za dużo, były bardzo intensywne. Najbardziej intensywne były chyba dzisiaj. I wczoraj. Ale dobrze się na tych próbach przynajmniej bawiliśmy. Fajnie było. To jakieś pytania z publiczności może? Ewa, 40 KT. Ja chciałam zapytać o to, czy jest szansa, że coś zrobicie na 27 Festiwal Teatralny? Jest szansa.
korzystając, że mikrofon jest koło mnie, chciałem bardzo podziękować wam, bo strasznie dużo, cała klasa na scenie, to jest zawsze bardzo takie przyjemne. Widać waszą zbiorowość, jak miałem chyba dwie lekcje i tak się zastanawiałem, co z tego wyjdzie i słuchajcie, jesteście, widać waszą energię, bardzo dziękuję za to. I drugie, chciałem podziękować reżyserowi, który to ogarnął, no to słuchajcie, co jest kupę roboty, kto jest reżyser? Niech się ujawni. No proszę, no brawo, słuchajcie, to jest... Chciałabym bardzo podziękować całej mojej klasie za to, że udało nam się zrobić ten limit klasowo i że no, prawie cała klasa, no prawie cała klasa wystąpiła w naszym przedstawieniu. Prowadząc konferencję starałem się unikać takich szablonowych pytań, ale teraz wiadomo, że jesteśmy klasą samą w sobie. Natomiast tutaj, skoro był już poruszony temat tego, że wiele osób było zaangażowanych, to chciałem się spytać, czy zgraliście się jakoś ze sobą w trakcie prób i ogólnie pracy nad tym spektaklem? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno bardziej się poznaliśmy i z każdego poszła taka no, prawdziwa, spontaniczna twarz. No i że poznaliśmy swoje zachowania w takich momentach bardzo kryzysowych. No, poznaliśmy się na pewno bardziej i myślę, że teraz będziemy po prostu fajnie z grą klasą. Na pewno spontaniczna twarz bardzo wyszła z tego kolegi w koszuli, bo to po prostu nie było wszystko. Czy mam jeszcze jakieś pytania z publiczności? No. Kamilu Kowicz, trzecie B. Bo ja się chciałem zapytać o plakat, który powstawał do kompilia Ciepłą Męską Przyjaźń i się zastanawiam po prostu, jaki on ma związek ze spektaklem. Ale takie pytanie, o który plakat? Oficjalny czy nieoficjalny? No ja widziałem tylko tych dwóch panów w takim ciekawym przycisku. Zachęcić też was, żebyście przyszli i za to też wam dziękujemy z całego serca. Ja chciałam zapytać, kto pozował do tego zdjęcia. Krzysiu ma pytanie, więc zachęcamy. Krzysztof Brejlich, druga. Pytanie, nazwa grupy, Diastema. Bo zapewne nie wszyscy wiedzą, o co chodzi tak na pewno sprawę. Temat był prosty przy wypełnieniu formularza, który wypełnialiśmy w ostatni dzień o godzinie 10. Była nazwa grupy i trzeba było na szybko wymyślić jakieś mądre słowo, którego znaczenie mało kto będzie znał. I będzie po prostu dobrze brzmiało i tak jakoś padło, tak? Może nie wnikajmy. Na pewno są jeszcze jakieś pytania, także zachęcamy. Tutaj z tyłu koleżanka. Ja mam pytanie. Dlaczego na początku spektaklu była osłonięta kurtyna? Dlaczego jakby nie zasłoniliście tego, co tam się działo na scenie, jeszcze jak ludzie wchodzili i to tak, ludzi. Już mówię dlaczego. Taki był generalnie zamysł, żeby pokazać, że ta... Żeby dać takie przypuszczenie, że to cała sytuacja dzieje się naturalnie. Że po prostu tutaj siedzi dwójka ludzi i potem nagle wchodzi policja. I żeby pokazać, czy to nie jest jakieś wielkie coś, tylko to jest po prostu scena z życia. Jeszcze jakieś pytania? Nie? Ale widzę tutaj przedstawicieli trzeciej B, więc nie wierzę, że pytań nie ma. Serio. No to skoro nie ma pytań, to dziękujemy wam bardzo za spektakl.